Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dziś w ramach cyklu ABC Psychoterapii porozmawiamy o terapii schematów. Nie ukrywam, że to bliski mi temat i bardzo się cieszę, że możemy właśnie terapii schematu poświęcić dzisiejsze spotkanie. No a jeszcze bardziej z tego, że przy tej okazji moim i Państwa gościem jest Pani Agata Muszyńska. Dzień dobry. Pani Agata Muszyńska jest psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, certyfikowaną terapeutką schematu oraz certyfikowaną superwizorką i trenerką terapii schematów. Sama miałam przyjemność uczyć się od Pani Agaty i jestem niezwykle zadowolona, jest mi bardzo miło, że dzisiaj wspólnie przybliżymy dla Państwa zagadnienia terapii schematu. Zanim jeszcze zaczniemy, to przypominam, że w trakcie całego webinaru możecie Państwo zadawać pytania, tudzież dyskutować pod okienkiem, na którym widzicie Państwo mnie i Panią Agatę, także zachęcamy Państwa do aktywności, a jeśli tylko pojawią się jakieś pytania, to ja się postaram zadać je w Państwa imieniu Pani Agacie. No a zacznę od swojego pytania i w zasadzie od początku, czyli od tego, czym właściwie jest terapia schematów, to znaczy jak powstała i dla kogo. Już odpowiadam. Najpierw zacznę od tego, że bardzo chciałam Pani Zosiu, Pani organizatorom podziękować za to zaproszenie i za to, że możemy dzisiaj porozmawiać o czymś, o czym bardzo lubię opowiadać i prowadzę terapię schematu i właściwie tylko i wyłącznie w tej chwili w ten sposób pracuję, więc jest to dla mnie zaszczyt, że mogę też o niej opowiadać w takim gronie. I terapia schematu, no właśnie, to jest bardzo ważne pytanie, czym ona jest, prawda? Jest terapią tak zwanej trzeciej fali i bardzo szeroko związaną z terapią poznawczo-behawioralną, o której pewnie wiele osób czy słyszało, czy w niej uczestniczyło. I terapia schematu jest, ja to zawsze mówię pacjentom, że jest taką odnogą terapii poznawczo-behawioralnej. Jakiś czas temu twórca terapii poznawczo-behawioralnej oparł ją głównie o to, że jak będziemy zmieniali myśli, tak, i to w jaki sposób myślimy, jakie mamy przekonania, to dzięki temu będzie się zmieniało nasze zachowanie. No i on wśród swoich uczniów miał kogoś takiego, kto nazywa się Jeffrey Young. I ten Jeffrey Young był zachwycony terapią poznawczo-behawioralną i też pracował właśnie w ten sposób z pacjentami, że jak popracuje nad ich przekonaniami, z ich myślami i jakoś je odpowiednio zmieni, odpowiednimi technikami, no to pacjenci będą inaczej myśleć, będą się w związku z tym inaczej czuć i będą się w związku z tym inaczej zachowywać. Ale w międzyczasie swojej pracy, tak jak to się często zdarza, właśnie jak pracujemy i praktykujemy, no zauważył, że ta terapia poznawczo-behawioralna bardzo dobrze pomaga wielu pacjentom, między innymi pacjentom z depresją czy pacjentom cierpiącym na zaburzenia lękowe. Natomiast zauważył, że jest taka grupa pacjentów i rzeczywiście tak jest, którym sama praca poznawczo-behawioralna nie wystarcza. I w związku z tym, szczególnie, że pracował z osobowością, zaburzeniami osobowości, przede wszystkim było mu trudno pracować z zaburzeniami osobowości borderline, takich miewał pacjentów i zauważył, że no to nie wystarcza, co proponuje. W związku z tym, nie może pracować tylko nad tym, jak ludzie myślą, ale też, że potrzebuje większy nacisk położyć na to, co czują i na zmianę emocjonalną u pacjenta, żeby coś się zmieniło w zachowaniu, bo na koniec dnia tak naprawdę ludzie jak przychodzą na terapię, to przychodzą po zmianę w zachowaniu. Mówią, że nie chcą krzyczeć na partnera, mówią, że chcą prosić o podwyżkę, mówią, że chcą być bardziej asertywni, czy mieć wyższe poczucie wartości, co się przełoży na zachowanie. I to jest to, po co ludzie przychodzą na terapię. I czasem, można to zmienić w sposób taki, że się pracuje nad tym, co ludzie o sobie myślą i w związku z tym, że będą się inaczej zachowywać, czasem się robi eksperymenty w terapii poznawczo-behawioralnej, że ja się inaczej zachowam i w związku z tym inaczej o sobie pomyślę, ale tak naprawdę nie zawsze to wystarcza, ponieważ musi zajść w pacjencie zmiana emocjonalna, na którą terapia schematu położyła nacisk, żeby ta zmiana behawioralna mogła się zadziać. I on zauważył właśnie, że tego elementu brakuje i że czas poszerzyć w związku z tym repertuar. No i tak naprawdę warto podkreślić, że terapia schematu wyrasta z tej poznawczo-behawioralnej terapii. To nie jest tak, że to jest osobna, uważamy ją za osobną modalność, ale tak naprawdę jakąś pewnego rodzaju specjalizację, można powiedzieć. Mhm. I że tak naprawdę akcent się przesuwa w terapii schematu. To tak, pracujemy cały czas, ja cały czas używam technik poznawczo-behawioralnych pracując z terapią schematu, natomiast zdecydowanie bardziej kładę nacisk na to, żeby to, co pacjenci czują w różnych sytuacjach i to, co im się uruchamia emocjonalnie w wielu sytuacjach, żeby nad tym pracować, bo dzięki temu zmieni się, znaczy będzie im łatwiej zmienić zachowanie. A co to znaczy terapia schematu? Tudzież schematów, bo chyba wymiennie, nawet tutaj w naszej rozmowie już chyba różnie powiedziałyśmy. Czy może Pani wytłumaczyć, czym jest schemat? Dlaczego ta terapia nazywa się terapią schematów? Czy schemat? Wymiennie używamy, dlatego że po angielsku jest schematerapia i żeby tak tłumaczyć zupełnie dosłownie, to pewnie moglibyśmy mówić terapia schematu, ale prawie nigdy, bo boję się powiedzieć, że nigdy, ale prawie nigdy, żeby nie generalizować, jakoś tak nie mówić, że albo tak, no nie jest tak, że pacjent przychodzi z jednym nieadaptacyjnym schematem, w którym musimy się zająć w terapii. W związku z tym myślę, że nie jest błędem mówienie o terapii schematów. No a schemat to taki, jak podam definicję taką książkową, to może to być takie trochę akademickie, więc zaraz podam jakiś przykład. Natomiast no, generalnie byłby to taki wzorzec czy wzór, który każdy z nas może mieć, który to wzór wykształciliśmy, wzór myślenia, wzór czucia się i w efekcie, bo nie jest to elementem schematu, sposób zachowania, który wykształciliśmy w dzieciństwie, jakby w wyniku różnych doświadczeń, które mamy za sobą. Żeby tak zupełnie to nie brzmiało gołosłownie, to możemy sobie wyobrazić taką małą istotę, która się dopiero urodziła i niewiele się nią rodzice zajmują. W związku z tym ona nie ma takiego doświadczenia, że ktoś się nad nią pochyla, ktoś przychodzi jak płacze i to jest pierwsze doświadczenie jakiegoś takiego opuszczenia czy deprywacji emocjonalnej. To pada na podatny grunt, podatny w sensie każdy z nas będzie miał inny grunt, ale pada na grunt temperamentalny i w jakiś sposób takie doświadczenie łączy się z temperamentem i mówiąc czysto po ludzku, tak jak tłumaczę to pacjentom, miesza się ze sobą. I potem kolejne doświadczenia, na przykład takiego opuszczenia, nakładają się na siebie i tworzy się schemat, tak mówimy w terapii schematu, czyli pewien wzór, jaki ta osoba otrzymuje, jaki u niej się wytwarza, tworzy się schemat opuszczenia, czyli ja ileś razy byłam przez rodziców, bo oni się zachowywali tak, jak ja byłam mała, potem się zachowywali, jak miałam 3 lata, potem w przedszkolu była niefajna pani, która na mnie nie zwracała uwagi, potem siedziałam z boku, bo już wiedziałam, że jakoś ludzie zwracają na mnie dokładnie uwagi. W związku z tym dzieci przestały na mnie zwracać uwagę, tak? I jestem taką osobą, której się wytwarza taki wzorzec relacji z innymi, że inni ludzie się mną nie interesują, więc jestem nieważna, to byłby schemat bardziej deprywacji emocjonalnej, albo że inni ludzie w jakiś sposób opuszczają, to byłby, tak, nie ma ich wtedy, kiedy potrzebuję fizycznie, emocjonalnie i to byłby schemat opuszczenia. I teraz jeśli w ciągu życia powtarza się to ludziom w wielu różnych sytuacjach, no to ten schemat opuszczenia, spodziewania się też opuszczenia, no się tworzy u pacjenta. I tak jak wspomniałam, to nie jest tak, że mamy tylko jeden taki schemat, ale dla uproszczenia opowiadamy na razie o jednym, tak? I mamy ileś takich schematów. No i w efekcie można też to połączyć od razu z definicją w ogóle, jak powstają zaburzenia osobowości, bo jeżeli ileś takich schematów się wytworzy, ileś takich sytuacji będziemy mieli, na przykład inna sytuacja, że tata na mnie cały czas krzyczy, tak? Jestem w jakiś sposób przez niego zastraszana czy przemocowo traktowana, no to uczę się, że potrzebuję się podporządkować, żeby nie dostać od niego bardziej. Już mam 2 schematy. Mam schemat opuszczenia i podporządkowania. Jak się podporządkuję, to może mój tata mnie nie opuści. I efekt jest taki, że te doświadczenia, które mamy z bliskimi, różnymi bliskimi, bo to należy patrzeć na to bardzo szeroko, sprawiają, że to łączy się, miesza, można powiedzieć potocznie bardzo, z naszymi cechami temperamentu, czyli ze stałymi bardziej cechami, takimi trochę mniej do zmiany i jak to się połączy, te doświadczenia z temperamentem, no to i nasze potrzeby w związku z tym nie będą zaspokojone, bo to jest bardzo ważne w terapii schematu, potrzeba bliskości, potrzeba kontaktu, potrzeba ciepła, miłości, no to wytwarzają się z tego powodu problemy, tak? I one się w którymś momencie nazywają zaburzenia osobowości, tudzież cechy osobowości nasilone, z którymi ludzie mają kłopot i przychodzą na terapię, tak, że właśnie spodziewają się opuszczenia i na przykład wybierają partnerów, którzy są niedostępni, opuszczają, albo partnerów na odległość, co też może spotkać osobę, która ma schemat opuszczenia. No i jak się ta konstelacja różnych cech, które ludzie mają w wyniku doświadczeń i połączeniu z temperamentem, zbuduje w jakąś całość, no to mamy do czynienia często, możemy powiedzieć, że że mamy do czynienia z cechami nasilonymi osobowości albo z zaburzeniami osobowości wręcz. Nie wiem, czy nie zamieszałam Pani Zosi, jak zamieszałam, to nie pani. Nie, myślę, że nie. Że to jakoś wygląda w taki sposób, że na taki grząski grunt, czyli jakiś nasz temperament i padają nasze doświadczenia i jeżeli te doświadczenia frustrują nasze potrzeby, czy wynikają jakoś ze sfrustrowanych potrzeb, takich podstawowych potrzeb emocjonalnych, jak chociażby potrzeba bezwarunkowej miłości czy bezpieczeństwa, to w interakcji z naszym temperamentem i przy braku odpowiednich czynników ochronnych może powstać taki nieadaptacyjny schemat. Bo użyła takiego Pani określenia, że te schematy są jakoś nieadaptacyjne. Czy to znaczy, że możemy mieć adaptacyjne schematy? Czy wszyscy mamy jakieś schematy? O, są trzy pytania na raz i tak naprawdę bardzo wszystkie ciekawe. To po kolei. Ja bym zaryzykowała, że jednak wszyscy albo prawie wszyscy mamy jakieś schematy. I od razu bym rozwiała taki mit, że terapeuci na przykład czy psychologowie są od tego wolni. Absolutnie nie. To jest właśnie fajne w terapii schematu, że patrzymy w taki sposób normalizujący na siebie i na innych. To znaczy, że wszyscy mamy jakiś temperament, z którym się rodzimy. Wszyscy mamy jakieś doświadczenia z naszymi bliskimi, szeroko rozumianymi, matka, ojciec, babcia, ciocia, wujek i tak dalej, nauczyciele. Rówieśnicy, na jakim się tym wszystkim potrzeby, dokładnie, bardzo ważna rzecz, rówieśnicy, w tym wszystkim potrzeby niezaspokojone miłości, opieki, bliskości, wyrażania siebie i bycia z tym przyjętym swoich potrzeb, swoich emocji, ale też spontaniczności i zabawy, masz się uczyć, najpierw obowiązki, potem przyjemności, a nie odwrotnie. Czy też realistycznych granic, co wolno, czego nie wolno, gdzie, jak się zachowywać, jak się nie zachowywać i tak dalej. I jeżeli to się ze sobą wymiesza, no to mamy te nieadaptacyjne schematy, tak? Te nieadaptacyjne wzorce zachowania, myślę o sobie, że jestem nieważna, deprywacja emocjonalna, myślę, że ludzie opuszczają, opuszczenie, niestabilność więzi, mam się podporządkowywać, bo inaczej ludzie mnie odrzucą, schemat podporządkowania i z tym głównie ludzie przychodzą na terapię i mówimy, szukamy tych nieadaptacyjnych schematów. Jest ich oficjalnie 18, chociaż w tej chwili absolutnie ja już wiem o 3 albo 4 nawet nowych, tak, które za chwilę będą do całej puli dołożone i będziemy się trochę uczyć na nowo, trochę opowiadać pacjentom o tym, czego brakowało, bo na przykład brakowało schematu niesprawiedliwości. To znaczy poczucia niesprawiedliwości. Tak, są takie osoby, które mówią, to niesprawiedliwe. I jeżeli potrzeba sprawiedliwości, a dorośli zawsze mówią, sprawiedliwości nie ma na świecie i idą dalej, tak? I tak zostawiają dziecko. Tak, jeśli potrzeba sprawiedliwości, a to może być zależne od temperamentu, jak bardzo to jest u kogoś nasilone, jest jakoś niezaspokojona, to powstaje schemat unfairness, niesprawiedliwości. Tego jeszcze nie ma na oficjalnej liście schematów, ale za chwilę będzie, więc tych 18 na razie powiedzmy na oficjalnej liście. No i tym się głównie zajmujemy w psychoterapii i na to tę sesję raz w tygodniu, taki złoty standard, chociaż czasem to bywa inaczej, poświęcamy, żeby uzdrawiać. Nawet ja nie mówię leczyć, tylko, bo pytanie, czy coś jest tutaj wyleczalne, tu się kłócimy o to, tak, czy to możemy uzdrowić, czy możemy i sprawić, że pacjent będzie lepiej funkcjonował. Ja przynajmniej mam takie założenie, że ma dostać narzędzia z terapii, ma lepiej funkcjonować. Natomiast i mamy uzdrawiać schematy, natomiast ja stoję na stanowisku, że nie można wyleczyć całkowicie schematów, bo mamy wspomnienia, z których one się składają. To, że właśnie matka nas, nie wiem, nie słuchała, czy ojciec nas bił, tak? Mamy te wspomnienia, nie jesteśmy w stanie ich wymazać. W związku z tym schematów nie będziemy w stanie całkowicie zlikwidować i chyba nie jest to celem. Raczej chodzi o to, żeby je trochę uzdrowić, zmniejszyć ich natężenie, nasilenie i dać ludziom narzędzia, żeby sobie lepiej radzili. I teraz tak, oczywiście, że mamy pozytywne schematy. Terapia schematu zaczęła się tym dużo później zajmować niż, właściwie to ostatnie parę lat, tak? Terapia schematu to są lata 80., 90., oczywiście w Stanach Zjednoczonych najpierw, w Polsce to lata już po 2000 czyli roku. Czyli stosunkowo jest to nowa terapia. Tak, stosunkowo nowa. Oczywiście to widać logicznie, jeżeli mamy Becka i potem jego ucznia Younga, który się w jakiś sposób określa wobec niego i mówi, hej, to działa, ale wiesz, nie na wszystkich, więc ja będę myślał dalej i wynajdę coś. I pewnie nie powiedział tego po roku praktyki, tylko znacznie później. Nie, absolutnie i cały czas coś z tego, co ja się orientuję, cały czas coś wymyśla i cały czas coś kombinuje, chociaż jest już starszą osobą i trochę taką podupadł na zdrowiu, więc ma mniej na to przestrzeni. ale wiem, że cały czas kombinuję i rozwijam terapię schematu, ale też proponuję, żeby inni rozwijali, tak? Żeby, i tak się stało na świecie. Holendrzy się wmieszali bardzo w rozwój terapii schematu i dołożyli różne rzeczy do tego i bardzo prężnie terapia schematu się rozwija. Ale wracam do Pani pytania. Bo zaczęłam mówić, że terapia schematu najpierw zajmowała się tymi nieadaptacyjnymi, no bo to jest to, co ludziom przeszkadza, jeżeli ja się boję, że mój partner mnie opuści, jeżeli ja nie umiem stawiać granic, jestem podporządkowana, no to to jest, z czym ludzie przychodzą. Mam niskie poczucie wartości, w związku z tym mam na przykład schemat bezlitosnych standardów, czy bezwzględnej surowości i mam taki głos w głowie, który jest dla mnie bardzo surowy. To jest to, z czym najpierw ludzie przychodzą na terapię i szczerze mówiąc, z mojego doświadczenia wynika, że nie ma miejsca na początku też na nic innego za bardzo, chociaż bardzo byłoby dobrze pracować nad czymś, co kiedyś Martin Seligman mówił, psychologia pozytywna jest strasznie ważna. Tak, on też powiedział, ludzie, gadamy o psychopatologii, czy możemy wreszcie pogadać o czymś pozytywnym. No więc terapii schematu jest bardzo podobny trend. Najpierw żeśmy rozmawiali o tych nieadaptacyjnych schematach i to żeśmy rozwijali i to leczymy generalnie, jak przyjdzie pacjent, bo tak to jest. Natomiast dobrze by było, żeby się zrobiło miejsce w terapii gdzieś na... Oczywiście zaczynam się cieszyć z sukcesów pacjenta i tak dalej, więc to jest to miejsce na pozytywne jakieś doświadczenia. Natomiast żeby się zrobiło miejsce na też budowanie, my mówimy w terapii schematu zdrowego, dorosłego i szczęśliwego dziecka, to są takie stany nasze emocjonalne, w których jesteśmy i one gdzieś są związane z pozytywnymi schematami. Czyli jak mamy na przykład schemat zahamowania emocjonalnego, bo jeszcze tak o takim nie wspominałam i trudno nam jest być spontanicznym, to z kolei taki pozytywny schemat byłby właśnie taki, nazywałby się takiej otwartości emocjonalnej i spontaniczności emocjonalnej. Ale uwaga, wydawałoby się z tego, co powiedziałam, że w związku z tym to jest jakiś wymiar. I że jak mamy, nie wiem, zahamowanie emocjonalne, to na drugim biegunie mamy otwarcie emocjonalne. Otóż z badań wynika, że to tak nie jest. To znaczy, to nie jest tak, że to jest jeden wymiar i idziemy, tak? Że chcemy przesuwamy pacjenta, suwakiem. Tak, przesuwamy suwak, chcemy pacjenta, żeby nie był, od pacjenta, żeby nie był, dla pacjenta chcemy, tak? Żeby nie był zahamowany emocjonalnie, tylko otwarty. Bo to są, okazuje się z badań, że to są dwa różne konstrukty. W związku z tym można mieć schemat i jeden i drugi tak naprawdę i jeden zmniejszać i uzdrawiać, a drugi próbować wzmacniać. Czyli na przykład mogę mieć już schemat i mogę go nawet trochę mieć przychodząc na terapię właśnie w tym takim moim zdrowym kawałku schemat jakiegoś takiego współczucia, on się ma nazywać, bo nadal to jest w fazie opracowywania, ma się nazywać self-compassion, czyli współczucie dla siebie samego, co nie przeszkadza, jak mam ten kawałek, mieć nadal bezlitosnych standardów i łajać siebie, że nie wiem, źle coś zrobiłam do pracy, albo niewystarczająco dobrze, albo nie na 100%, to są bezlitosne standardy, albo być dla siebie bezwzględnie surowa, że nie wiem, jestem nudna i nie mam ciekawego nic w towarzystwie do powiedzenia. To jest bezwzględna surowość. I ja mogę być w sytuacji towarzyskiej i mieć uruchomione te schematy, a jednocześnie w innej sytuacji za 2 godziny być dla siebie współczująca. I dlatego mówię, że to są dwa odrębne konstrukty. To nie jest tak, że to jest jeden wymiar, więc to jest też, myślę, ważne i bardzo ciekawe. I co więcej, na razie z badań wynika, że tych schematów pozytywnych, takich właśnie adaptacyjnych, można powiedzieć inaczej, byłoby 14. Tamtych jest 18, tych jest 14. Co zwiększa jakby obszar do nauki, tak? Aczkolwiek pocieszające jest to, znaczy my się musimy nauczyć pewnie jakoś w miarę tutaj, żeby operować tym, natomiast pacjent ma się dowiedzieć tylko o swoich schematach, tak? Jasne, teoria to dla nas. Tak, tego jest bardzo dużo, natomiast pacjent jest o tyle w łatwiejszej sytuacji, że robimy dla niego konceptualizację, czyli jakie on ma schematy, jakie on ma tryby, mówimy, stany emocjonalne, w których... Pani Agata, zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak wygląda terapia, bo to bardzo dużo pytań się na czacie pojawiło, więc chciałabym jeszcze do tego, o czym Pani teraz mówiła, zadać pytanie, żebyśmy spróbowali w miarę ułożyć tę rozmowę. I jedno z pytań dotyczy tego, jak kształtują się schematy, to znaczy do jakiego wieku u człowieka kształtują się schematy. Czy jest to możliwe, że powstają nowe schematy w dorosłości, na przykład wskutek wielokrotnie doświadczanych, podobnych, bolesłych sytuacji, no ale na takim etapie już, jak rozumiem, to pytanie dorosłego człowieka. Bardzo fajne pytanie, bardzo za nie dziękuję, bo ono jest bardzo mądre, bo to wcale nie jest takie proste, żeby na to odpowiedzieć. Postaram się tak i prosto, i trochę nieprosto. Generalnie uważamy, że schematy powstają od najmłodszych lat, a ja bym nawet powiedziała, że może się zdarzyć, że zupełnie wcześnie, gdzie na przykład ktoś nie chce mieć dziecka, miałam taką, próbuję tak powiedzieć ogólnie, żeby nie zdradzać za wiele, prawda, ale miałam taką sytuację i taką pacjentkę, gdzie na etapie ciąży ona nie była chciana, w związku z tym coś matka robiła takiego, że ona już się urodziła jakby niechciana, ale też z bardzo jakby trudnościami takimi fizycznymi, które spowodowała matka, robiąc różne rzeczy w ciąży. No tak mówię ogólnie, żeby po prostu, broń Boże, nie zdradzić żadnych szczegółów o osobie, o której mówię w tej chwili. Więc myślę sobie, że tak, już mamy na tym etapie coś, co się dzieje pod tytułem jesteś niechciana. Potem mamy małe dziecko, wtedy absolutnie tworzą się schematy, bo to jest ten moment, kiedy my się bardzo rozwijamy, uczymy się tworzyć relacje i raczej bym powiedziała, i tak to w terapii schematu się opisuje, że późniejsze zdarzenia to są zdarzenia, które się nakładają na te poprzednie i mówimy w terapii schematu, wzmacniają nam schematy, tak? Czyli coś, co się zdarzyło wcześniej, ja już wcześniej miałam temperament lękliwy i podporządkowujący się, mój tata na mnie krzyczał, ja się podporządkowywałam, patrzyłam na moją mamę, która się podporządkowywała i uczyłam się, bo my uczymy się też przez patrzenie na to, jak rodzice sobie z różnymi rzeczami i bliscy radzą. Ja się uczyłam podporządkowywać, a potem idę do szkoły, idę do pracy, gdzie mam kogoś, kto boję się tej złości cały czas, tak samo, tu widać ten wzór taki właśnie, o którym mówiłyśmy wcześniej i tak naprawdę te kolejne doświadczenia z różnymi przykrymi osobami nam się nakładają na to, co wcześniej. No ale też myślę sobie, że mogą być takie graniczne doświadczenia, tak, jak gwałt na przykład, ale teraz tak sobie sięgnę niedaleko do wojny, tak, ktoś mógł myśleć do tej pory, że świat jest bezpieczny i mieć 20 parę lat i jak go spotkało to, co niewyobrażalne, tak, dla nas w tej chwili, to ja bym nie ryzykowała takiej odpowiedzi, że na pewno nie może powstać schemat. Aczkolwiek pewna podatność, tak, taka właśnie temperamentalna, czy też ze zdarzeń, które miały miejsce wcześniej, będzie absolutnie, promowała to, że ten schemat na przykład powstanie dzięki takiemu zdarzeniu jak wojna, tudzież jeśli ktoś miał inne dobre doświadczenia, to być może będą to te czynniki ochronne, które nie spowodują. Także raczej podsumowując, myślałabym, żeby ta osoba dostała taką konkretną odpowiedź, powiedziałabym, że to się raczej tworzy od samego początku i potem inne zdarzenia się nakładają i buduje się schemat, tak? I on się tylko wzmacnia, a potem my go mamy uzdrawiać. Natomiast bym jakoś z takim dużym znakiem zapytania podchodziła, czy na pewno w samej dorosłości mogłoby się coś stworzyć, chyba że mamy doświadczenia jakieś graniczne. To bym, takie traumatyczne. Tak, przy okazji wojny się rzeczywiście bym nad tym, na przykład wojny, bym się nad tym zastanawiała. Przy okazji jakiegoś takiego zagrożenia zdrowia i życia, integralności, wspomniałam o byciu zgwałconym, molestowanym, tak, czyli bardzo takich ekstremalnych zdarzeniach. Natomiast to nie jest tak, że jak ja mam 15 lat, to jestem wolna od schematów, czyli jak zdarza mi się na przykład takie traumatyczne zdarzenie, jak jakaś napaść seksualna, to ja nie jestem wolna od tego, co było wcześniej, w związku z tym ja najprawdopodobniej jestem osobą, która już miała jakieś schematy i one będą się wzmacniać właśnie najbardziej, ale niewykluczone, że coś się wzmocni i szczerze mówiąc to tylko kieruje mnie w taką stronę, żeby powiedzieć coś takiego. No właśnie dlatego ta praca jest taka ciekawa i prowadzenie terapii schematu jest tak fascynujące, ponieważ każdy przyjdzie z czymś innym, z inną historią, nie ma drugiej powtarzalnej historii czy osoby. Pewne rzeczy się powtarzają oczywiście, natomiast no właśnie o to chodzi w tej terapeutycznej pracy, żeby poznać historię pacjenta, żeby dopytać tego pacjenta, żeby stworzyć indywidualną konceptualizację, czyli mapę jego, jakie on ma schematy, jakie on ma te stany emocjonalne, czyli to, co my nazywamy trybami w terapii schematu, tu i teraz, jak ktoś się zachowuje, tak? To tak w uproszczeniu można powiedzieć, co to są tryby, a schematy wpływają na tryby, tak? Na to, jak my się zachowujemy i dlatego jakby super dokładnie na to pytanie już bardziej nie jestem w stanie, dlatego że myślę, że mogłoby się zdarzyć tak na świecie, że znajdziemy przykład, że gdzieś później jakiś schemat się wytworzył. Na przykład takim schematem jest izolacja społeczna. To jest taki schemat, który może się wytworzyć właśnie niekoniecznie, jak my jesteśmy 2, 3, 5, mamy lat, tylko idziemy do szkoły, do podstawówki, później wcześniej było gimnazjum, teraz tak, jakieś wydłużenie tej szkoły, potem liceum, gdzie nas spotyka jakaś taka sytuacja rówieśnicza. Tak, pani podrzuciła rówieśników, to było bardzo, bardzo trafne i wtedy na przykład, jeżeli wszystko było w miarę okej, tak, w miarę dobrze funkcjonujemy, ale spotka nas ze strony rówieśników coś, to my mamy te 7, 8, 10, 13 lat, kiedy ten schemat izolacji społecznej może się wytworzyć, bo jesteśmy traktowani w sposób taki na aucie gdzieś, tak? Dzieciaki nas w jakiś sposób autują, wyzywają, my nie czujemy się częścią grupy, to się zaczyna powtarzać, więc znowu ten wzorzec i wytwarza się schemat izolacji społecznej. Więc to jest taki schemat, który się dopiero w relacjach właśnie z rówieśnikami i trochę później wytwarza. Myślę sobie jeszcze o tym, że może tak być, że na przykład jakiś schemat, możemy mieć jakiś schemat, ale on niekoniecznie będzie stanowił dla nas problem albo będzie się ujawniał w jakichś trudnych dla nas doświadczeniach do czasu na przykład zmiany jakiejś sytuacji. Czy tak też może być, że to nie tyle nie mieliśmy tego schematu wcześniej, tak, tylko że on gdzieś sobie tam na przykład był w ukryciu? Absolutnie tak i dlatego... Tak sobie uśmiechnęłam się, bo pomyślałam sobie i dlatego, z tego powodu, o którym pani wspomniała, to tak 20+ trafiają na terapię, jak się pracuje, tak? 25+, 30+, bo to jest taki moment, w którym człowiek sobie żył, miał sobie schematy, ale jeszcze sobie jakoś radził, tak? Mamy różne sposoby radzenia sobie, w związku z tym jakoś, jak ja to mówię, tej kołderki starczało. Na przykład mogłam być najlepsza w podstawówce, to później w liceum, ale jak idę na studia, to się nagle okazuje, że nie mogę być we wszystkim najlepsza, jestem do tego przyzwyczajona. Albo, że trafili na te studia właśnie wszyscy tacy najlepsi. Albo właśnie, że tam są wybrani, tak? I tak jak to się czasem właśnie w szkole średniej zdarza, że już jak z podstawówki lądujemy w średniej, to już jesteśmy średniakiem, to już nie jest tak, że jesteśmy najlepsi. I wtedy przestają działać te strategie radzenia do tej pory wypracowane do radzenia sobie ze schematami. I jak tak się wydarzy, i pierwsze związki, miłości, tak, potem wchodzimy, próbujemy tworzyć nową rodzinę, tak, odkleić się od rodziny pochodzenia, rodzice trzymają, nie chcą puścić, tak, pustego gniazda nie chcą przeżywać. W związku z tym zaczynają się tego typu zadania rozwojowe przed nami, stoją i to jest taki moment, w którym ujawniają się, uaktywniają się te schematy, bo też strategie radzenia sobie, które wypracowaliśmy do tej pory, trochę przestają działać. Ale nie można już z nich korzystać na przykład. Dokładnie. Aha. Przypominam sobie taką pacjentkę, to jest akurat w moim przynajmniej doświadczeniu taka mniejszość niż większość, która przyszła w późniejszym okresie, też tak postaram się powiedzieć, bo mam zgodę moich pacjentów, żeby o nich opowiadać, ale tak właśnie ogólnie, żeby na pewno nikogo nie zidentyfikować. W każdym razie przyszła do mnie dopiero, chodziła sobie całe życie, nigdy wcześniej nie była na terapii. Po 50 roku życia, kiedy jej dziecko zaczęło sobie układać życie i w efekcie jak ta osoba wyprowadziła się z domu i związała się z kimś innym i zaczęła tworzyć swoją nową rodzinę, to moja pacjentka zetknęła się jakby z zadaniem rozwojonym pod tytułem puste gniazdo. Uruchomił jej się schemat opuszczenia, schemat deprywacji emocjonalnej, jestem nieważna, bo to dziecko było dla niej niezwykle ważną postacią, zastępowało trochę męża, jakby nie będę wchodziła, bo tutaj dużo było opowiadać, tak? I efekt jest taki, że schodziła sobie pół życia bez terapii, tak? A jakby w związku z tą stratą doznała takich objawów depresyjnych i tak to się zaczęło i to jest w szkole góry lodowej, a potem się okazało, że tam pod spodem jest właśnie osobowość, cechy osobowości, może nie układające się jeszcze w zaburzenia osobowości, ale jakby na pewno cechy, które przeszkadzały tej pacjentce, nasilenie na tyle, że przeszkadzało. Schematy w związku z tym zdiagnozowałyśmy, i rozpoczęłyśmy terapię. Także można sobie chodzić bez terapii i one się, te schematy później uruchamiają, ale zazwyczaj jednak wcześniej, wtedy, kiedy wchodzimy w związki albo widzimy, że trzeci związek to mam faceta, który, przepraszam za takie popularne i proste przykłady, ale mam trzeciego faceta, który nadużywa czegoś, tak, mam, nie wiem, trzeci raz uciekam z jakiejś pracy zamiast postawić w niej granicę. To są te takie wzory, które wskazują na to, że są schematy i strategie radzenia sobie. Natomiast to by wskazywało, że ludzie przychodzą i dopiero wtedy robimy terapię, jak się potkną i jak są dorośli. Tak na razie moim zdaniem to zabrzmiało. Więc oczywiście, że schematy mamy wcześniej, oczywiście, że one się tworzą wcześniej i im wcześniej złapane, tym lepiej, co oznacza, że jeżeli ktoś z moich kolegów, ja akurat pracuję z dorosłymi, ale jeżeli ktoś z moich kolegów mógłby pracować z dziećmi i młodzieżą, a mam takich kolegów wspaniałych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, nastolatkami, ale też dziećmi, to jest najlepszy moment, żeby pracować nad tworzącymi się schematami. Oczywiście w przypadku dzieci i młodzieży pracujemy wtedy bardziej jeszcze z rodziną. Im młodsze dziecko, taka zasada, tym bardziej pracujemy z rodzicami. Pani Agato, kolejne pytania musimy szybko. Dobra. Więc teraz potrzebujemy szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Dobra. Dyscyplinujcie. Tak, myślę sobie, że to jest ważne pytanie. Czym różnią się schematy od przekonań w terapii poznawczo-behawioralnej? No i tutaj, nie wiem, od relacji z obiektem w terapii psychodynamicznej. Krótko i na temat. Pani mówi, dobra. Przekonanie w terapii... Nie, no na temat to jest bardzo ciekawe wszystko, boję się po prostu, że nie zdążymy różnych innych ważnych kwestii. Tak jest. Tak. Przekonanie w przypadku poznawczo-behawioralnej terapii to jest bardziej warstwa poznawcza. To znaczy, ja na przykład myślę, że jestem nieważna dla mojego partnera, albo że jestem głupia, albo że jestem niewystarczająca w jakiejś pracy i Beck zawsze w swoim piśmiennictwie, jak mówił, przekonanie... myśl automatyczna, przekonanie pośredniczące, nawet używał słowa schemat, żeby wszystko zmienić. Tak, tylko to doprecyzujmy, to schematy poznawcze, a nie schematy Younga. Ale jak mówił, używał schemat i miał tutaj, robił nam pułapkę, tak, zastawiał na nas pułapkę, jak używał schemat, to zawsze miał na myśli tę warstwę poznawczą, czyli to, co ja sobie myślę. A myślę czasem myślą automatyczną, nie umiem wystąpić w tym webinarze, a przekonanie pod spodem, tak, jest, nie wiem, jestem niekompetentna czy niewystarczająca, żeby wystąpić, tak, i to jest Beck. Natomiast jakbyśmy to przyrównały do tego, jak rozumie to Young w takim razie, bo to rzeczywiście jest bardzo ważne rozróżnienie, to Young powie tak, ta warstwa poznawcza to jest tylko element schematu, tak? To jest to, że ja myślę, że taka jestem, tak? Że na przykład, nie wiem, myślę, że jestem nudna, nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale przy okazji ja to bardzo, jak mówi, poczuję w ciele, na przykład jak pójdę na imprezę i przewija mi się przez głowę, jestem nudna, nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to zrobi mi się gorąco, zrobi mi się smutno i natychmiast przypomni mi się jeszcze jakaś sytuacja, być może mi się przypomni, bo czasem pacjenci mają z tym kłopoty i tak, żeby sobie przypomnieć, z czym to się łączy i tak pracujemy w terapii schematu, żeby im się przypomniało, ale często odtworzy im się jakaś sytuacja czy jakieś wspomnienie, które będzie pasowało do tego, co oni teraz czują w tej sytuacji, czyli wedle Younga schemat to by było to, co myślimy, ale też to, co w tym momencie, kiedy myślimy, czujemy i to, co się z tym wiąże w ramach wspomnień, to, co sobie przypominamy. No i oczywiście z emocjami idą też w parze objawy fizjologiczne, o których wspomniałam. Także Young rozumie szerzej i w ramach tego będzie to, co jest poznawcze, czyli to, co Beck nazywał przekonaniem czy schematem. Mam nadzieję, że... No tak. I myślę sobie, że to, co jeszcze może to domknąć, co Pani powiedziała, to ten fakt właśnie, że te emocje nie do końca będą tymi samymi emocjami, które w kajzerce będziemy mieli, to znaczy ten pomost emocjonalny, o którym myślę za chwilę, jak wreszcie odpowiemy na te liczne pytania, jak wygląda taka terapia, no właśnie, przenosi nas do pewnych emocji, doświadczeń, które znamy z przeszłości i to będzie właśnie w ten sposób możemy rozpoznać, że aktywował się schemat, tak, że te emocje no jakoś nie dotyczą tylko tej bieżącej sytuacji, w której się znaleźliśmy, tu i teraz, no ale odnoszą się też do tych doświadczeń, na bazie których wytworzył się ten schemat, prawda? Absolutnie, bo przecież jeżeli na przykład jestem na tej imprezie i myślę sobie, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia, robi mi się smutno, gorąco, to link emocjonalny, my to tak nazywamy, być może będzie do takiego doświadczenia w przeszłości, w którym na przykład byłam na jakiejś imprezie, to było jakieś party urodzinowe bardziej, jak byłam młoda. Kinderball. Tak, Kinderball, tak. I chciałam na przykład wystąpić w konkursie, tak, wystąpiłam, ale dzieci się na przykład ze mnie w jakiś sposób śmiały, zawstydziłam się, tak, i wtedy po raz pierwszy poczułam, że nie wiem, nie jestem ciekawa, czy że jestem właśnie nudna. I teraz siedząc dzisiaj na tej imprezie i czując w ramach tego, co mnie uaktywnia, triggeruje, czyli obecności innych ludzi, czując, że nie mam ciekawego do powiedzenia, tak naprawdę jestem... Te emocje, które mi się pojawiają, dotyczą tej bieżącej sytuacji, ale pod nią podczepia się również tamta sytuacja i to jest właśnie schemat. I po tamtej sytuacji zdarzyło się ileś sytuacji pewnie jeszcze, w których czułam się podobnie. I to jest też coś, do czego musimy wrócić w terapii schematu, położyć na to nacisk emocjonalny, tak? Znaczy na tę pracę emocjonalną właśnie, żeby zmienić to zdarzenie w przeszłości, w jakiś sposób, czyli naszym pewnie ćwiczeniem wyobrażeniowym ze zmianą scenariusza, tak to się nazywa w terapii schematu. I nie musimy też wrócić oczywiście do wszystkich tych sytuacji, ale na pewno będzie ważna ta, z którą łączy się to, co ja czuję tu i teraz w danej sytuacji społecznej, którą z którą mam trudności, przychodzę na terapię, tak? Jakbyśmy, może nie będę podawała następnego przykładu, nie, bo pani mówiła o okay. Myślę sobie, że już jasno wytłumaczyłyśmy na różne sposoby, jak wygląda ten schemat. Mam nadzieję, że to będzie też dla Państwa jakoś jasne i zrozumiałe, bo bardzo się staramy. To, co jeszcze tutaj odpowiemy bardzo szybko na dwa pytania, to znaczy, dlaczego akurat borderline tak bardzo trudno prowadzić w terapii schematu? To tutaj chciałabym sprostować, bo to nie jest to, co Pani Agata powiedziała. Mówiłyśmy o tym, że terapia poznawczo-behawioralna dla Jeffrey'a Younga okazała się niewystarczająca do pracy z takimi pacjentami i że w związku z tym zaczął szukać jakiegoś rozwiązania i w ten sposób była to jedna z motywacji do tego, żeby stworzyć taką terapię. Oczywiście i wspaniale, że tak się stało, bo to było w tym samym momencie, kiedy Marsha Linehan tworzyła terapię dialektyczno-behawioralną dla właśnie osobowości borderline, tylko ona została jakby przy osobowości borderline, a Young stworzył tę terapię pierwotnie dla osobowości borderline, bo właśnie było trudno mu pracować poznawczo-behawioralną terapią z tą osobowością, a potem okazało się, że terapia schematu jest jakby absolutnie bardzo fajnym, dobrym, skutecznym, bo też badania to pokazują, narzędziem do pracy z innymi zaburzeniami osobowości niż tylko borderline. No a tak króciutko, dlaczego było mu trudno, no bo terapia poznawczo-behawioralna w jakiś sposób nie wystarczała, bo tam nie było tego nacisku na zmianę emocjonalną, tak? Przede wszystkim główny schemat osobowości borderline, główne schematy to jest zazwyczaj schemat opuszczenia, niestabilności więzi, niepełnowartościowości i wstydu, czasami w parze często, czasami z deprywacją emocjonalną i być może z jakąś nieufnością i skrzywdzeniem. W związku z tym od razu słychać, jak ja to wymieniam, że taka osoba będzie miała mnóstwo doświadczeń w przeszłości, które były dla niej bardzo trudne, tudzież wręcz bardzo trudne, traumatyczne, ale mam na myśli taką traumę rzeczywiście zgodnie z definicją, tak? Więc zazwyczaj mówię też trudne doświadczenia, szeroko je rozumiejąc. I wtedy potrzebujemy wrócić do tych doświadczeń terapią schematu, tak żeby zmienić naszym ćwiczeniem wyobrażeniowym i zmianą scenariusza, zaspokoić potrzeby, które nie były zaspokojone w przeszłości, zmienić to, co pacjent czuje w tamtej sytuacji, a to się będzie przekładało też na tu i teraz i na czucie się w sytuacji z różnymi osobami na bieżąco, tak? Bo w tych bieżących sytuacjach tamte się podklejają. No i jeszcze chyba ostatnia rzecz, to tutaj ja sobie pozwolę odpowiedzieć bardzo krótko, bo chyba właściwie Pani to powiedziała. Czy w terapii schematów wracamy jakoś do dzieciństwa, czy cofamy się do doświadczeń z przeszłości? Tak, zakładamy, że one kształtują schematy i że te schematy powstały mimo wszystko wcześniej niż tu i teraz i dlatego cofamy się do różnych doświadczeń z przeszłości. Ale Pani tylko Agato... po to, żeby zaspokoić potrzeby, które wtedy nie były zaspokojone w ramach naszej też relacji z pacjentem, bardzo ważnej w terapii schematu. Czyli wracamy nie po to, żeby wrócić dla samej idei wracania, tak? Tylko po to, żeby naprawić różne rzeczy, które się zdarzyły, zaspokoić potrzeby pacjenta, wygasić te emocje z tamtych, wyblaknąć, ja czasem mówię, chociaż to niepoprawnie, tak? Ale pacjenci to rozumieją, wygasić te emocje w przeszłości, żeby te sytuacje z przeszłości tak bardzo nie podczepiały się pod te sytuacje tu i teraz. Czyli to, że my wracamy, ma służyć temu, że my zmieniamy, jak pacjent się, zaspokajamy jego potrzeby, zmieniamy, jak pacjent się czuje i w efekcie, no bo po to przychodzą pacjenci na koniec dnia na terapię, żeby mógł się inaczej zachować. Tak? To jest to, po co ludzie przychodzą na terapię. Pani Agato, bardzo dużo pytań dotyczy tego, jak wygląda taka terapia, ile trwa, w takich najbardziej, no nie wiem, co tutaj autor miał na myśli, powszechnych dolegliwościach, jak długo ona może trwać i co właściwie najbardziej powszechna dolegliwość, jeśli chodzi o terapię schematu, no to zaburzenia osobowości i pierwotnie, tak jak powiedziałam, powstała dla osobowości borderline, potem wszystkie inne osobowości zaczęliśmy leczyć wszystkie inne zaburzenia osobowości tą terapią. Badania najlepsze są na temat borderline i klastra C, czyli osobowości zależnej, unikającej i anonkastycznej, inaczej obsesyjno-kompulsyjnej, natomiast trwają na temat narcystycznych, psychopatycznych zaburzeń, tak, antyspołecznych inaczej. Więc to jest to, co się głównie leczy terapią schematu, chociaż absolutnie ona się w tej chwili rozwija. I mamy na świecie grono kolegów, którzy wrócili do tak zwanej osi pierwszej, czyli do zaburzeń na przykład odżywiania, zaburzeń depresyjnych, uzależnień i OCD i w tej chwili toczą się badania i są tacy praktycy na świecie, którzy pracują z takimi zaburzeniami terapią schematu, bo założenie jest takie, a nawet nie założenie, nie wiem jak to nazwać, no po prostu wszyscy mamy osobowość, tak? W związku z tym no, na przykład w zaburzeniach odżywiania bardzo istotną cechą jest taka pewna sztywność i perfekcjonizm, mówiąc bardzo potocznie, tak? A to jest właśnie to, co jest bezlitosnymi standardami w terapii schematów, w związku z tym trudno się dziwić, że ci, co się zajmują terapią, zajmują zaburzeniami odżywiania, chcieli wypróbować terapię schematu. Chyba było w tym wszystkim jeszcze pytanie o to, ile trwa dla najbardziej powszechnych. No to jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, to Jeffreyem Youngiem odpowiadając, powiedziałabym tak, minimum rok, bo nie da się zmienić osobowości tak, no nie? No po prostu to jest nieuniknione, że my, jeżeli wchodziliśmy w coś i mieliśmy jakiś wzór myślenia, czucia się, wspomnień, które się rozwijają i w efekcie, bo reagujemy na te schematy zachowania, no to, że nie da się tego zmienić. Ja to się śmieję, że właśnie pracy byśmy nie mieli, gdyby można to było zmienić tak. No więc niestety nad tym pracujemy i ja swoim pacjentom mówię tak, że to będzie minimum rok, ale sądząc po tym, co pani przed chwilą powiedziała przez ostatnie 3 sesje, to raczej proszę się nastawiać na to, że jednak dłużej. Natomiast mogę powiedzieć, że prawdopodobnie po około roku będziemy widziały pierwsze zmiany. Ja zazwyczaj widzę zmiany 7., 8., 9 miesiąc, tak troszkę zaokrąglając mówię, że rok, żebyśmy mieli zapas z pacjentem. Natomiast no, widzimy pierwsze zmiany, to znaczy pacjent przynosi, że coś jest inaczej, że się pomyślał inaczej, że się poczuł inaczej, że zachował się inaczej i potem szlifujemy. Ale szczerze mówiąc, taką średnią to mam tak 3, 4, 5 lat, to jest i ja mam, ale też koledzy mają, to nie jest tak, że to, także średnia byłaby taka, także to nie jest terapia krótkoterminowa, a mnie się najbardziej podoba takie hasło na najkrótszym możliwym dla pacjenta czasie. I teraz, no, kto ma jaką osobowość, z jakimi problemami przyszedł, w którym momencie życia przyszedł, bo łatwiej mi jest pracować teraz, mam taką 19-latkę, przyszła 2 lata temu, no to dużo mi z nią łatwiej pracować, niż jak ona się zakręci w różnych rzeczach i przyjdzie za 10 lat, tak? I być może z nią terapia będzie trwała krócej niż z kimś, kto przyjdzie później, ale to nie jest wyznacznik, jakby żeby też nie wystraszyć osób, że jak ktoś przyjdzie w 50, to będzie siedział roku życia, to nie jest tak. Natomiast no, w najkrótszym możliwym czasie dla pacjenta to jest to, co ja pacjentom obiecuję, natomiast nigdy nie jestem w stanie obiecać, że to będzie tyle i tyle sesji, chociaż na przykład idziemy na świecie w taką stronę, żeby robić ograniczoną liczbę sesji, na przykład z pacjentami, którzy są lękowi i trudno ich zmobilizować do zaprzestania unikania. Tak, to jak im tak ograniczymy, to oni takiego szwungu nabiorą i po prostu widzą, jak tym sesje im schodzą i po prostu szybciej pracują, tak, to jest jakby mobilizacja. Natomiast no, ja zachęcam zawsze do tego, żeby jak superwizuję, czy sama jak pracuję, to żeby naprawdę patrzeć indywidualnie, bo każdy pacjent jest inny. A jak już pacjent przyjdzie, zdecyduje się na terapię schematu i dostanie taką informację, będzie mu odpowiadało to, że ta terapia nie jest terapią krótkoterminową, to czego może się spodziewać? Jakie są takie jakieś techniki, czy formy pracy, jak można to nazwać najlepiej w terapii schematów? Ja się mogę podzielić swoją praktyką i wydaje mi się, że no to tak jakoś pewnie też u innych podobnie wygląda. Zazwyczaj 3 pierwsze spotkania to są konsultacje, żeby się można było poznać i wzajemnie zdecydować, czy my w ogóle, ja się decyduję, bo się na tym znam albo nie znam i uważam, że ktoś jest ode mnie sprawniejszy. No i pacjent, czy ja mu też pasuję, czy ja mu odpowiadam, czy nadajemy na podobnych falach, więc ale w trakcie tych konsultacji oczywiście, że już zbieram informacje, przede wszystkim o problemach, to znaczy z czym pacjent przychodzi i on powie, nie mam wysokiego poczucia wartości, chciałbym umieć stawiać granice, mam problem w relacji i tak dalej, więc robię taki, można się spodziewać przede wszystkim zbierania problemów, z których za chwilę będą wynikały cele terapii, no bo jeżeli masz niskie poczucie wartości, no to chcesz mieć wyższe, a po czym poznasz, że będziesz miał wyższe, i to brzmi bardzo poznawczo-behawioralnie. Tak, i dlaczego to niskie poczucie własnej wartości jest dla ciebie problemem, prawda? I dlaczego jest problemem i dlaczego przychodzisz teraz, a nie 3 lata temu albo za 3 lata, to są oczywiście standardowe pytania, natomiast później to, co się dzieje, to ja zadaję takie pytania, które są takim tak zwanym wywiadem, ale niekoniecznie tak podobnym, takim jak psychiatryczny wywiad, przelatujemy przez wszystko, tylko takim nastawionym, poproszę, żeby mi pani wytłumaczyła, jak to się stało, jeśli chodzi o pani dzieciństwo, przeszłość, spotkania z innymi ludźmi, że ma pani te problemy, z którymi pani przyszła. Czyli pacjent już zaczyna sobie myśleć, skąd to, co się, o czym będziemy rozmawiać i czym będziemy się zajmować, się wzięło. No bo to jest właśnie to, co, na co terapia schematu jeszcze kładzie nacisk, tak? Czyli i dlatego mówimy, znaczy nie powiedziałyśmy tego, ale że no wywodzi się z poznawczo-behawioralnej, ale też z psychodynamicznego kawałka, trochę gestaltu, trochę teorii przywiązania i już to widać w tym wywiadzie, prawda? Że ja się pytam pacjenta, co takiego się stało w przeszłości, że tu i teraz masz te problemy. I to się nazywa faza diagnozy i edukacji, czyli ja diagnozuję, co pacjentowi jest, jakie ma problemy, jakie ma cele, skąd to się wzięło. Ja diagnozuję z nim również jego schematy, czyli nie wszystkie 18, tak? Chociaż bywają osoby, które mają ich bardzo dużo. Diagnozujemy schematy, diagnozujemy jakie tryby, czyli jakie stany emocjonalne, poznawczo-emocjonalno-behawioralne, jakie ten pacjent zachowania, mówiąc w uproszczeniu, prezentuje, czyli sposoby radzenia sobie ze schematami i rysujemy taką mapę. I ja opowiadam o tej mapie, czyli dzielę się konceptualizacją i pacjent mówi, tak, no usłyszała mnie pani, ale tu bym dodał jeszcze to czy tamto, albo nie, dobrze mnie pani rozumie, ojej, to nie wiedziałem, że to tak się nazywa. Czasem nazywamy to w jego języku, ale mamy mieć wspólne rozumienie tego, jak to się w terapii schematu, to nie jest wiedza tajemna, jak to się w terapii schematu nazywa, tak? Jakie ma schematy, jakie ma te tryby, jakie ma problemy, jakie ma cele. I pacjent zaczyna się uczyć rozpoznawać, że jak był w tygodniu pomiędzy sesjami gdzieś tam, to mu się uruchomił taki, a nie inny schemat i on był w trybie na przykład dziecka wrażliwego, bo mu się zrobiło smutno, czyli w tym stanie emocjonalnym i na przykład się popłakał, czyli jakoś się zachował. A potem na przykład, żeby nie czuć, że się popłakał i nie czuć, że jest mu smutno, to upił się, tak? I przełączył się wtedy na zupełnie inny stan emocjonalny, my to nazywamy trybem, czyli na samoukojiciela. Ale wszystko było spowodowane uruchomieniem schematu bezwartościowości i wstydu. I jak pacjent to potrafi, mniej więcej oczywiście, bo bez przesady, kilkanaście sesji w zależności od pacjenta, to przechodzimy do drugiej fazy terapii schematu, czyli do fazy zmiany, tak odkrywczo się nazywa, tak, faza diagnozy i edukacji. No i konceptualizacji. Tak, i czasem w fazie zmiany wyróżnia się fazę na końcu, fazę autonomii, ja ją zaliczam do fazy zmiany, autonomizowania się od terapeuty, tak, bo najpierw oczywiście, nie powiedziałyśmy jeszcze o ograniczonym powtórnym rodzicielstwie, ale ta relacja z terapeutą jest bardzo ważna, no a potem przychodzi czas na autonomizację, tak, na autonomię, czyli trochę tak jak z małym dzieckiem, najpierw jest od nas w jakiś sposób zależne, dużo od nas dostaje, coś robimy, czegoś go uczymy, a potem musi opuścić nasze gniazdo i terapeuta się musi mierzyć z pustym gniazdem, serio, miewam puste gniazdo po tylu spotkaniach i latach. I czego się może dalej spodziewać? O fazie zmiany, bo faza edukacji i diagnozy edukacji powiedziałyśmy, a w fazie zmiany no to przede wszystkim może się spodziewać tego, że ja będę się starała i to jest w ogóle warunek uczestniczenia, jeśli o mnie chodzi w terapii schematu. To znaczy, że ja opowiadam, że ta terapia nie jest terapią łatwą, że to jest terapia, w którą potrzebujemy się zaangażować, to jest terapia, w której będziemy uruchamiać emocje, czyli ja nie mam za zadanie zrobić, że na każdej sesji pacjent poczuje się lepiej, może się zdarzyć, że poczuje się gorzej i że żeby poczuć się lepiej po prostu potrzebuje się poczuć gorzej, tak? I że zgadza się na to, żebyśmy my jak najczęściej, ja się staram robić to praktycznie na każdej sesji, używali technik doświadczeniowych, czyli mamy poznawcze, behawioralne, z których ja też korzystam jak potrzebuję, ale przede wszystkim w terapii schematu nacisk jest na techniki doświadczeniowe. Złoty standard na przykład innych nauczycieli byłby, że minimum raz w miesiącu, raz na 2 tygodnie albo co drugą sesję. Odkąd pracuję online, a dużo tego w tej chwili jest, to staram się na każdej sesji i uważam, że to jest bardzo pomocne. Oczywiście w porozumieniu z pacjentem się to wytrzymuje, bo jak nie, to nie ma problemu i robimy sesję taką, która jest bardziej sesją gdzieś taką poznawczą czy behawioralną. A może Pani wytłumaczyć jeszcze krótko, czym jest ćwiczenie wyobrażeniowe? Tak. Do tego zmierzam właśnie. Ćwiczenie wyobrażeniowe. Chodzi tylko o to, żeby się spodziewać, tak? Że tych emocji uruchamiania będzie bardzo dużo i ćwiczeń wyobrażeniowych, tudzież dialogów na krzesłach i nie chodzi o krzesła, tylko o dialogi pomiędzy częściami pacjenta, bo można robić na krzesłach lub na czymś innym, że będzie tego bardzo dużo. I po co my to robimy? No, w ćwiczeniu wyobrażeniowym łączymy bieżącą sytuację, jestem nieciekawa, nie mam ciekawego do powiedzenia na imprezie. Linkiem emocjonalnym uruchamiamy emocje tu i teraz u pacjenta, jak on się czuje na tej imprezie. No okropnie, jak nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Okej, pójdź to w przeszłość, zobacz do takiego momentu, ja skracam oczywiście, w którym kiedyś dawno temu mała Zosia czuła się podobnie albo tak samo. I pacjent ląduje, tak jakby za pomocą tego linku emocjonalnego, bardzo jest ważne, żeby tu intelektualnie nie szukać tych sytuacji, tylko żeby sobie pozwolić, żeby się coś pojawiło. i dobrze jest instruować pacjenta prawidłowo, żeby jemu się po prostu, żeby jemu było łatwiej i żebyśmy sobie nogi nie podstawiali w terapii. Jemu się pojawia jakaś scena z przeszłości, właśnie Kinderball, pani powiedziała, tak? Jakieś party takie. I tam jest taka sytuacja, w której no właśnie coś się złego zdarzyło dla tego dziecka. I ja wtedy wchodzę, na początku terapii, to jest terapii schematu, złota zasada, że jestem to ja, terapeutka. Wchodzę do tego wyobrażenia, mówię, zobacz mnie tam i zaspokajam potrzeby tego maluszka, tak? 5, 6, 7 lat, bo staramy się zwykle, żeby to była najwcześniejsza sytuacja, jaka się pojawi. No i ja się opiekuję w jakiś sposób tą osobą, stawiam granice tym, którzy są dla tej osoby niesympatyczni. Mówię mamie, że trzeba pocieszać dziecko, a nie być wymagającym i że to do niczego nie prowadzi. Po co ja to robię? Po to, żeby zaspokoić potrzeby, które w tamtej sytuacji były niezaspokojone, żeby w efekcie zaspokojonych potrzeb zmieniły się emocje z tych negatywnych, nieprzyjemnych na pozytywne i to się nazywa zmiana scenariusza. I w momencie, kiedy ja zmienię scenariusz i zaspokoję potrzeby, to dla mózgu dzieje się coś takiego, upraszczając oczywiście, że mamy stare doświadczenie i mamy nowe doświadczenie. I badania pokazują, że nie ma znaczenia, czy to się wydarzyło naprawdę, czy wydarzyło się w wyobraźni. Świeci się w tym samym miejscu w badaniach fMRI, tak? W związku z tym, mówiąc potocznie oczywiście, bo zupełnie ogólnie o tym opowiadam, co oznacza, że jakby tak jak w poznawczo-behawioralnej terapii mamy alternatywne przekonanie do myśli automatycznej czy do przekonania kluczowego, tak tu można powiedzieć, że mamy alternatywny scenariusz emocjonalny z zaspokojonym jakąś rekonstrukcję emocjonalną robimy. Tak, i to zakłada, że jeżeli zrobimy coś takiego z pacjentem na tamtej sytuacji, która to sytuacja się podczepiła, bo my wiemy przez link, że ona się podczepiła tak do tej bieżącej, to że następnym razem w takiej podobnej sytuacji bieżącej, która do tej pory uruchamiała bardzo intensywnie emocje z tamtej sytuacji, w tej bieżącej następnym razem powinny być te emocje mniejsze, wygaszone. I to się nazywa uzdrawianie schematu niepełnowartościowości i wstydu, czy nie wiem, właśnie izolacji społecznej, bo być może Kinderball to producent tego schematu. Natomiast nie chciałabym, żeby to też zabrzmiało, że jesteśmy w stanie uzdrowić kogoś w jedno ćwiczenie wyobrażeniowe. Tych ćwiczeń wyobrażeniowych czy ćwiczeń dialogów na krzesłach trzeba zrobić bardzo dużo jedne za drugimi, ale też nie trzeba przerobić wszystkich sytuacji dla odmiany, tak? To tak nie działa. Natomiast to na pewno nie jednym. Natomiast to, co charakteryzuje tę sytuację, to pewnie poziom wzbudzenia emocjonalnego, który jest niezbędny do tego, żeby nastąpiła taka zmiana. Pani Agato, a czy... To się nazywa uruchomienie emocji i że to jest to, co powiedziałam. Nie można uczestniczyć w terapii schematu, jeśli się człowiek na to nie zgodzi, że tak będzie. Tak? No, trzeba być na to przygotowanym i że to przyjemne nie będzie. Aczkolwiek zmiana scenariusza, jeżeli to jest zrobione ok, wystarczająco ok, tak, to tam się pojawią pozytywne emocje. W związku z tym na koniec sesji po takim zmianie scenariusza powinno być lepiej. I zazwyczaj jest lepiej. A co najmniej, pani Agato, to jest dziwne uczucie, które mam teraz, a to już coś. Dziwne znaczy, że coś się zmieniło. Tak? I idziemy krok po kroczku dalej. Prawda, że bardzo często to jest właśnie tak nazywane dziwnie mi, to jest dziwne, nie wiem jak to nazwać. Bo nie znam uczucia, nie znam. Bo jest to nowe, ktoś stanął w mojej obronie. Dokładnie, że ktoś przyszedł i mnie obronił, powiedział mojej matce, że się nie powinna wobec mnie tak zachowywać, bo ja do tej pory myślałam, że wszystko jest moją winą. I niech pani zobaczy, że my tak naprawdę robimy, Beck by powiedział, że my robimy poznawczą terapię, bo dzięki temu my mamy zmianę znaczenia tej sytuacji, czyli de facto budujemy alternatywną myśl, czy alternatywne przekonania na siebie samego. To moja mama się wobec mnie zachowała nie tak, a nie ja. Beck by powiedział, że robimy poznawczą terapię. Tylko używamy technik doświadczeniowych. Okay. Czy terapia schematów jest tylko dla terapii indywidualnej, osób dorosłych? Już wspomniała Pani o dzieciach i młodzieży, to już wiemy, ale czy terapia grupowa, terapia par, terapia rodzin jest możliwa w terapii schematów? Absolutnie i znowu jest cała grupa kolegów, którzy, ja pracuję z dorosłymi indywidualnie, z parami, natomiast jest cała grupa kolegów, którzy pracują właśnie z dziećmi, młodzieżą, w efekcie z rodzinami, pracujemy z parami, terapia schematu par. I mamy grupową terapię schematu, z tym, że jeśli chodzi o grupową terapię schematu, to jest ciekawe, bo ona jest taka bardzo, ma dużą strukturę, jest pewien sposób prowadzenia tej terapii, natomiast cała wiedza, którą mamy, nie zmienia się, tak? To znaczy ludzie, którzy są w grupie, mają schematy, mają te sposoby radzenia sobie, zachowania, tak, tryby, upraszczając i I no, terapia grupowa ma szansę być taką rodziną, w cudzysłowie oczywiście, gdzie znowu uczymy się różnych rzeczy, wypróbowujemy sobie różne rzeczy, natomiast ma też strukturę, to znaczy konkretne sesje, konkretny plan, czego ludzie mają się nauczyć, co mają zrobić. W terapii schematu takiej indywidualnej to pacjenci, jeszcze pani pytała, czego mogą się spodziewać, no tego, że ja mam ogólny plan, do czego my mamy dojść, tak? I jaka jest konceptualizacja pacjenta, natomiast zwykle jak już jest faza zmiany, pytam pacjenta, ok, co się wydarzyło w tygodniu i nad czym trudnym, tak, co było dla Ciebie uruchamiające w zeszłym tygodniu, chciałaby Pan pracować, tak? Natomiast w terapii grupowej mamy bardziej strukturę, trochę tak jak znamy to z terapii poznawczo-behawioralnej, czyli pewien sposób prowadzenia, natomiast sama wiedza o terapii, schematach, o trybach się nie zmienia oczywiście. Czy odpowiedziałam? Terapia par, powiedziałam. Tak, terapia grupowa też. Terapia grupowa, rodzin, dzieci, młodzieży jak najbardziej, tylko ta jest zawsze związana z pracą z rodzicami. Im młodsze dziecko, tym bardziej z rodzicami tak naprawdę. To chyba niezależnie od nurtu. Chyba niezależnie od nurtu. Pojawiło się jeszcze takie pytanie, które wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe, dziękujemy za nie. Co jeżeli ktoś ma problem z takim wyobrażeniem, nie potrafi sobie wyobrazić, nie pojawiają mu się te sceny przeszłości? Krótko mówiąc, ten link jakoś nie działa. Czy ma Pani takich pacjentów i co wtedy można zrobić? Oczywiście. Czy to znaczy, że terapia schematów nie jest dla takiej osoby? Absolutnie nie znaczy to tego, absolutnie, bo tutaj może być ileś przyczyn. Nie wiem, czy pyta ten, kto prowadzi, czy pyta ten, kto jest potencjalnym pacjentem, więc mam trudność pewną, ale powiem tak. To, że się pacjentowi nie linkuje nic, mówiąc naszym językiem, tak, ale chyba zrozumiałem jak najbardziej, to może być przyczyna taka, że akurat w tym momencie jest to dla niego bardzo trudne i jest w takim trybie, który my nazywamy odłączonego obrońcy, czyli ma taki stan emocjonalny, no właśnie odłączenia emocjonalnego, który chroni przed tym, żeby czuć, bo jak pójdziemy do przeszłości, no to tam będzie ta scena trudna z babcią, która mi nie dała czekolady, a wszystkim innym dzieciom dała czekoladę, swoim wnukom na przykład, i to jest bolesne, tak? W związku z tym moja strategia radzenia sobie z trudnymi emocjami to jest odłączenie. W związku z tym w trakcie ćwiczenia wyobrażeniowego ja też niechcący automatycznie, bo to są automatyczne rzeczy, radzę sobie poprzez takie odłączenie i wtedy terapeuty zadaniem, nie pacjenta. Pacjenta też, on musi pomóc, żeby terapeucie było łatwiej, natomiast terapeuty zadaniem jest no jakoś mieć takie sposoby, żeby ominąć tego odłączonego obrońcę i tutaj różne techniki wchodzą w grę, żeby ominąć i żeby dostać się, bo na koniec dnia my musimy się dostać do dziecka wrażliwego, to jest nasz cel w terapii schematu, zaspokoić potrzeby w tym ograniczonym, powtórnym rodzicielstwie, czyli ja jak rodzic, ale nie, że jestem rodzicem, tylko jak rodzic i w granicach relacji właśnie terapeutycznej zaspokajam różne potrzeby i to jest mój cel, ja mam to zrobić, ja mam się dostać do dziecka wrażliwego, mam zaspokoić te potrzeby, więc jakoś muszę ominąć. Natomiast szczerze mówiąc, zdarza mi się bardzo często nie forsować pacjenta i zostać na przykład tu i teraz i robić wyobrażenie tu i teraz, to znaczy do bieżącej sceny jestem nieciekawa, nie mam nic ważnego do powiedzenia na imprezie. Jeżeli pacjentowi się nic nie zlinkowało, to nie stresuję go, tylko mówię okej, zostańmy tutaj, tu i teraz, to jest twoja wrażliwa część, która tak myśli. I robimy ćwiczenie wyobrażeniowe ze zmianą scenariusza na bieżącej sytuacji. Klasyką jest zmiana scenariusza z pójściem do przeszłości. Natomiast jak już jest się trochę bardziej zaawansowanym, to można robić to w różny sposób i jak pacjent się przyzwyczai do takiego ćwiczenia i tutaj będzie mu trochę trudno, to być może będzie mu później łatwiej, to odpowiadam od strony terapeuty, jak sobie radzić, tak? Później pacjentowi może być łatwiej pójść do przeszłości i żeby mu się coś zlinkowało i żeby dopuścić do siebie te emocje, bo poćwiczył ze mną, ale mogę też mu zrobić pozytywne wyobrażenie, idziemy na lody razem w tym wyobrażeniu, tak? I pokazuję mu, że jest w stanie sobie różne rzeczy wyobrazić, czyli robię ćwiczenie bardziej na taki tryb szczęśliwego dziecka, przyzwyczajam pacjenta do wyobrażeń, do tego, że w ogóle robimy coś w wyobraźni, tak? Może się zdarzyć oczywiście pacjent też, tak sobie wyobrażam, bo miałam taką pacjentkę ze spektrum autyzmu i niektórzy z tych pacjentów robią takie ćwiczenie wyobrażeniowe bardzo po swojemu, ale robią, a miałam taką pacjentkę, która nie była w stanie, więc radziłyśmy sobie w ramach terapii schematu inaczej, tak? Właśnie w ramach ograniczonego powtórnego rodzicielstwa i naszej relacji bardzo, bardzo, no a mniej jednak wyobrażając sobie, no bo się po prostu nie dało, tak? Ale druga pani... To było pytanie, jak się okazało, od pacjenta, natomiast jest też bardzo dużo pytań, myślę, od przyszłych terapeutów, a czas nam się kończy. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, ale nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie te pytania, natomiast jest nam niezmiernie miło, że macie ich Państwo tyle. Na pewno są świetne i bardzo ciekawe. Tak, więc sporo z nich dotyczy tego, jak zostać terapeutą schematów. Czy może Pani krótko naprawdę powiedzieć, jaka jest ta ścieżka, co należy zrobić, bo jest takie pytanie, czy trzeba być być najpierw terapeutą poznawczo-behawioralnym? Od strony formalnej tak. Od strony formalnej, jeśli ktoś miałby ochotę na certyfikat z terapii schematu, to potrzebuje być praktykującym psychologiem, tak? Musi mieć, może nie psychologiem, bo zawęziłam, ale na pewno musi mieć akademickie wykształcenie, czyli wyższe wykształcenie. I wyższe wykształcenie, tak? Musi mieć magisterskie studia i do tego potrzebuje mieć certyfikat z uznanego nurtu terapeutycznego. Myślę, że najrozsądniejszym nurtem byłoby poznawczo-behawioralny, no bo jedna terapia wyrasta z drugiej, tak? I ja naprawdę korzystam z technik poznawczo-behawioralnych. Dzisiaj dialog sokratejski ćwiczyłam rano, tak? W ramach terapii schematu, bo akurat to było przydatne. W związku z tym formalnie rzecz biorąc, to jak najbardziej najpierw potrzebujemy mieć i bez tego nie dostaniemy certyfikatu i ja, żeby utrzymać certyfikat terapeuty schematu, superwizora, trenera i tak dalej, muszę utrzymać certyfikat poznawczo-behawioralny, czyli dalej szkolić się z terapii poznawczo-behawioralnej, odnawiać certyfikat co 5 lat, tak? Także to tak, od takiej strony formalnej. Natomiast gdybym miała też tak od siebie dodać coś, to myślę, że bardzo warto mieć to podłoże, żeby i jakieś doświadczenie z pacjentami, ponieważ praca z zaburzeniami osobowości nie należy do takiej pracy łatwej, tak? Bywa raczej pracą trudną i dobrze jest mieć wcześniejsze doświadczenie. To jest też praca, ta terapia schematów, w której terapeuta potrzebuje być bardzo świadomy siebie i dużo nad sobą pracować, czyli wiedzieć, co się ze mną dzieje, jak pacjent do mnie mówi, jakie ja mam schematy, jakie ja mam tryby, co mi się uruchamia w trakcie tej terapii z pacjentem. Jest dużo tej pracy na relacji. Bardzo dużo. W związku z tym dobrze by było być jakby otrzaskanym, z pewnym doświadczeniem terapeutą. No i ludzie z pretekstem przychodzą na terapię. Przychodzą z depresją, z lękiem, ale pod spodem są zaburzenia osobowości często, bo tam diagnoza jest depresyjno-lękowe zaburzenia. Ja zawsze ulubiona zaburzenia osobowości, tak? Okej. I to jest tylko w szkoły góry lodowej pretekst, żeby przyjść na terapię. W związku z tym ja umiem się tym, powiedzmy, zająć poznawczo-behawioralnie. Ja zachęcam do tego, żeby pracować tak zgodnie ze sztuką, to znaczy, że jeżeli mamy OCD, to spróbować protokołu na OCD, a mamy fobię społeczną, spróbować, ale tak się składa, że fobia społeczna, często tam się dzieje coś w osobowości i ten protokół to tak, no ja pamiętam, jak ćwiczyłam 40 sesji, czy już ponad protokół poznawczo-behawioralny, jak przyszłam na terapię schematu, bo były pod spodem zaburzenia osobowości, to praca odpaliła, tak? No więc właśnie, nie wiem, czy odpowiedziałam, ale zachęcam do tego, żeby jakby nie śpieszyć się. Szkolenie z terapii schematów wygląda bardzo tak niewinnie, to znaczy w sumie w Polsce akurat jest to tak często zorganizowane, że to są 2 weekendy po 20 godzin, 20 superwizji. No nie, to zwykle jest za mało, żeby, ja mam przynajmniej takie doświadczenie i swoje, i superwizantów, i innych kolegów, że te 20 superwizji to jest trochę za mało i że w terapii schematu jest mnóstwo niuansów, w związku z tym dobrze jest najpierw umieć pewnie poznawczo-behawioralną, z której to wyrasta, nałożyć na to terapię schematu, chociaż to niewątpliwie są dwa sposoby pracy, więc albo pracujemy jednym, albo pracujemy drugim. Jeśli pracujemy terapią schematu, to wykorzystujemy elementy terapii poznawczo-behawioralnej jak najbardziej. Natomiast no, spore różnice w rozumieniu czasem, w postawie terapeuty, więc pewnie bym, jeśli miałabym 2 narzędzia w ręku, to bym się zdecydowała na jedno lub drugie. Na jedno z nich. Tak. Super, bardzo dziękuję. I ja się decyduję zwykle na terapię schematu, tak? I dokładam poznawczo-behawioralną, chyba że mam taką pacjentkę, kiedyś pamiętam, z hipochondrią i ona miała różne takie rzeczy na tym innym poziomie, ale nie chciała do końca nad tym pracować. No więc i po co mam zapuszczać lokomotywę wielkiej terapii? Umówiłyśmy się, że ona wie, że coś jest pod spodem, a jak będzie chciała, to wróci, więc zrobiłyśmy hipochondryczne zaburzenia terapią poznawczo-behawioralną, żeby nie wrzucać jej od razu w terapię schematu, chociaż hipochondrię da się skonceptualizować w terapii schematu i pracować terapią schematu nad hipochondrią. Naprawdę można tak zrobić. Tak? Pani Agato, no bardzo dziękuję. Czy możemy prosić na koniec jeszcze, tutaj też już wiele osób o to prosiło, ale ja też mam to w planach, żeby poprosić Panią o jakieś polecajki, to znaczy, czy może nam Pani polecić, gdzie ewentualnie można szukać wiedzy, informacji na temat terapii schematów i myślę sobie znowu, że tak z perspektywy pacjenta, ale też z perspektywy kogoś zainteresowanego być może takim szkoleniem albo być może studenci, czy ktoś, kto już teraz uczy się w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej i zainteresowała go terapia schematów po naszym webinarze? To może zacznę od pacjentów, bo oni zawsze dla mnie najważniejsi i wydaje mi się, że mają pierwszeństwo. Ja dla pacjentów, bo nawet tutaj spodziewałam się, że może tak być, więc tak. Dla pacjentów tutaj program zmiany sposobu życia, to jest bardzo taka jedna z najstarszych książek Jeffreya Younga i Janet Klosko. Ona opisuje program zmiany sposobu życia, ona opisuje nie opisuje 18 schematów, właśnie 11 z jakiegoś powodu. Z tego co wiem, no po prostu musiał nastąpić jakiś wybór, wybrali spod dużego palca, czyli co uważali, że jest najważniejsze i najbardziej popularne i wszyscy odczuwamy brak jakby tego. Pierwsze 5 rozdziałów zawsze daję pacjentom do czytania w ramach terapii, żeby się zorientowali, co to jest terapia schematu, oprócz tego, że ja opowiedziałam, ale żeby przeczytali, bo tu jest to dobrze opisane i to jest pierwszych 5 rozdziałów, a potem kolejne rozdziały dotyczą tych 11 schematów, więc każdy może przeczytać sobie już wtedy swoje odpowiednie. Więc i terapeutom, i przyszłym, i pacjentom bardzo polecam tę książkę, dobrze jest od niej zacząć. Ja osobiście bym od niej zaczęła, ale ona jest bardziej też o schematach. Druga książka, Emocjonalne pułapki przeszłości. Tamtą wydało Instytut Psychologii Zdrowia, a potem wiele książek wydaje GWP, jeśli chodzi o terapię schematu i między innymi tę. Emocjonalne pułapki przeszłości. Ta książka jest bardziej, dotyczy trybów, czyli tych stanów emocjonalnych. Wspominałam, dziecko wrażliwe, zdrowy dorosły, są różnego rodzaju ćwiczenia. Też nie trzeba od deski do deski czytać, można sobie swoje fragmenty, myślę, wyrywkowo. Jest bardzo podobna książka, ma tylko różową okładkę, Emocjonalne pułapki w związkach. To jest o, jak sama nazwa wskazuje, o tym, jak funkcjonujemy w parze, o tym, że się dobieramy chemią schematów, czyli to, co potrafimy obsłużyć, czyli no nigdy nie chciałam mieć męża takiego jak ojca i wybrałam sobie takiego samego, tak? W związku z tym... Tak, i bardzo fajna jest ta książka, dużo tam jest ciekawych informacji. Tak, można się przerazić na początku, bo jest napisane, że w tej książce jest 90 ćwiczeń. No ja tak patrzę na to, 90, o matko święta. Czy na pewno, no więc od razu mówię, że można przeczytać najpierw i zobaczyć, co mi odpowiada, wybrać sobie ćwiczenia, to nie jest tak, że trzeba zrobić wszystkie 90, bo inaczej, nie wiem, nic się nie zmieni na przykład, tak? I to jest trzecia książka, a czwarta dla pacjentów to by była książka Emocjonalne potrzeby dziecka. Bardzo ważna książka. Ona miała kiedyś tytuł, to jest ta sama książka, tylko o zmienionym tytule Mały człowiek, wielkie potrzeby. Dzwoniłam do wydawnictwa, treść jest ta sama. Mi się wydaje, że tamten tytuł był lepszy, no ale z jakiegoś powodu nie sprzedawało się pod Mały człowiek, wielkie potrzeby i zmienili na potrzeby emocjonalne dziecka, tak? I to jest książka, która opowiada o tych potrzebach emocjonalnych, o których dzisiaj dużo mówiłyśmy, jakie to potrzeby mogą być niezaspokojone, jak ewentualnie je zaspokoić, czyli bardziej dla rodziców jest ta książka. No tak, ale to jest taki poradnik dla rodziców właściwie, prawda? Tak, jak się czyta ją samemu, to myślę, że smutek można złapać, to znaczy też się samemu człowiek umieszcza w roli dziecka i od razu widać, czego ja nie dostałam, no ale też widać, czego ja nie daję moim dzieciom, więc naprawdę to nie jest łatwa, może być niełatwa lektura, ale bardzo zachęcam i jest bardzo fajna dla terapeutów, żeby dawać pacjentom. Natomiast jeśli chodzi o terapeutów, to chyba zaczęłabym od programu zmiany sposobu życia, bo to jest coś takiego klasycznego. Myślę, że taką naprawdę ważną książką jest również Jeffreya Younga, Przewodnik praktyka, ale to jest gruba książka napisana takim maczkiem, więc myślę sobie, że też nie od deski do deski bym ją czytała, tylko po trochu. Natomiast no jest to klasyka i rzeczywiście warto ją mieć za sobą. Natomiast wspaniałe książki publikuje, no i one są tłumaczone, Arnold Arntz, to jest taki terapeuta holenderski, który robi też mnóstwo badań. Ja się śmieję, że nie byłoby badań w terapii schematu bez Arnolda właśnie. I on ma niezwykły dar pisania też w taki sposób i opowiadania, jak się go ma okazję posłuchać, w niezwykle prosty sposób, konkretny i dosadny. I dobrze tłumaczy w tych książkach, także praca z trybami, terapia schematu, praca z trybami. Również jest książka Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline. On jest współautorem tej książki z Hanni van Genderen. Także chyba bym czytała... Te właśnie. Jest książka dotycząca terapii grupowej, ale jest tylko jedna, w związku z tym nie ma wyboru, tak? Grupowa terapia schematu, Farrell i Shaw, to są dwie panie, no takie jakby nasze przewodniczki w terapii grupowej schematu, więc też książka, z której można się wiele dowiedzieć, natomiast chyba bym ją czytała wtedy, jak zdobędę podstawy. Tak samo bym czytała książkę o dzieciach i młodzieży, Terapia schematu dzieci i młodzieży, mając jakieś podstawy, bo z kolei do tej można się zniechęcić, myślę, tak sobie ja myślę, jeśli się pewnych rzeczy nie wie. No i najnowsza książka, kontekstualna Terapia schematu. Ja mam niestety je w czytniku, więc nie bardzo mogę po prostu pokazać, tak? Kontekstualna terapia schematu, która jest już połączeniem i to już mamy właśnie w ramach trzeciej fali jeszcze się terapie łączą, więc już nie wiem, która to będzie fala, no bo to jest połączenie terapii schematu, trzecia fala, ACT, Acceptance and Commitment Therapy, terapia akceptacji i zaangażowania, to jest trzecia fala i one są w ramach kontekstualnej terapii schematu, terapia schematu jest bardzo taka elegancka, wdzięczna, można dużo włączyć do niej, tak? Na przykład regulację emocji z DBT, umiejętność regulacji emocji z DBT, tak? Więc jeszcze ta książka, ale też ją bym czytała po zapoznaniu się z podstawami, czyli z Arnoldem, Arntzem, z Youngiem. Żeby to jest już taka książka, w której potrzebna jest pewna wiedza, żeby dobrze... To jest książka taka już bardziej dla zaawansowanych. Ja nie mówię, że ktoś nie może od niej zacząć, broń Boże, nie zniechęcam. Natomiast próbuję to ułożyć w taki sposób, od czego zacząć, a do czego dojść, żeby się też nie zniechęcić, nie rozumiem, o co chodzi. No tak, bo oni zakładają w tej książce, że ty już pewną wiedzę posiadasz. Tak, więc tak bym to ułożyła. Bardzo dziękuję. Pani Agato, naprawdę bardzo dziękuję za możliwość zadania Pani tych wszystkich pytań, Państwu za aktywność, za zaangażowanie. No i już teraz zapraszam na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. No a w międzyczasie zachęcam do czytania polecanych książek, ale też oglądania, słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS i w serwisach podcastowych. Do zobaczenia. Dzięki Pani Zosiu, bardzo dziękuję za zaproszenie. No jest mi przykro, bo pewnie mnóstwo bardzo ciekawych, mądrych pytań. Mamy tylko tyle czasu, ile miałyśmy. Ale na dużo odpowiedziałyśmy. Tak jest. Dzięki wielkie za zaproszenie i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. W przelocie gdzieś. Do widzenia.